Got it. Thank you, Adriana. I'm not going to be mentioning the names of any companies or products today. I stay neutral. However, I will tell you that I've been with the same company now for 25 years. I started by sponsoring four distributors, and they grew to 1,400,000. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że na tych spotkaniach staram się tutaj być zupełnie neutralny, więc jedyną rzeczą, jaką wspomnę o mojej firmie, która dotyczy jakby tego, żeby wam uświadomić, jaka jest skala tego wszystkiego. On zaczynał ponad 25 lat temu w jednej firmie, w której jego struktura obecnie ma 1 400 000 ludzi i została stworzona z czterech pierwszych osób, które dołączyły i zostały przez niego zasponsorowane. See, that's got to tell you something right there, that you don't have to recruit a lot of people to build a large organization. What you need to do is sponsor and teach people to duplicate. I to powinno wam uzmysłowić, że nie musicie rekrutować zbyt dużo ludzi do tego biznesu, żeby zbudować dużą organizację, ale wszystko to, co powinniście robić, to powinno być sponsorowanie i uczenie ludzi, żeby się duplikowali. 95% of all those people came from the original four. 95% z tych wszystkich ludzi, których mam, przyszło z tych oryginalnych pierwszych czterech osób. So if you don't know what duplication means, if you're new, it simply means that when you sponsor someone, you help them go at least three or more levels deep. I to co oznacza sponsorowanie i duplikacja, to oznacza to, że ktoś, kogo żeście podłączyli do swojej struktury, zasponsorowali, zbuduje z wami trzy poziomy niżej. That's the biggest reason why if you're recruiting people to sell your products, you'll never make it big because you don't duplicate. I to też powinno wam jakby pokazać, że jeżeli będziecie próbować rekrutować kogoś do sprzedaży, to nigdy nie zbudujecie dużej organizacji, bo to, co powinno się robić w network marketingu, to raczej sponsorowanie niż duplikowanie. Napkin presentation number four teaches you what your business should look like. It should look like the biggest building you've ever seen in your life, and that represents a huge income, but you can't see the building and you can't see the income until you do the foundation first. I w mojej prezentacji serwetkowej numer 4 w książce mówię, że wasz biznes powinien wyglądać jak bardzo duży budynek, jaki kiedykolwiek widzieliście, który reprezentuje wasze przyszłe przychody. I ten budynek naprawdę musi być wielki. So if you're going to put up a big building and make a lot of money, you got to build a deep foundation, and that's duplication. Jeżeli macie zamiar zbudować duży budynek, to naprawdę musicie mieć bardzo głębokie fundamenty do tego, żeby on się przewrócił, tak? Give you an example. A non-sales type recruits a salesperson thinking they're going to bring in a lot of people and they're going to get rich. And they can do that. They can recruit, note the word recruit, 50 to 100 people in 6 months to a year. Dam wam taki obraz tego wszystkiego, że powiedzmy osoba, która nie jest tak zwanym sprzedażowcem, handlowcem, postanawia, jeżeli zaczyna wchodzić do network marketingu, myśli sobie, że jak zarekrutuje jakiegoś dobrego handlowca, który będzie dla niej pracował, to ona stanie się bogata. But you look at their genealogy after 1 year and they haven't duplicated themselves in one spot. They might be one level deep in a few places, but absolute zero duplication. Jeżeli popatrzycie na genealogię na to drzewko tej osoby sprzedażowej, to okaże się, że po roku tak naprawdę ta osoba ma tylko jeden poziom zbudowany, jest zero duplikacji w głąb. So when this happens, then they start losing people faster than they can add them, so they think there's something wrong with the company, the product, the marketing plan, the sponsor, but someone shows them another hot program. I co się okazuje, że oni w pewnym momencie zaczynają po tym roku coraz więcej ludzi tracić ze swojej struktury, niż są w stanie zasponsorować.
i ktoś inny, znaczy myślą sobie, że pewnie może coś jest nie tak z firmą, z produktem, ze sponsorem czy z planem marketingowym i ktoś inny pokazuje im jakiś inny program, jakąś inną, jakiś inny hot deal tak zwany i oni tak naprawdę już są gotowi, żeby wskoczyć w ten inny program. So the non-sales have to recruit that person, seeing them bring in all those people and then not making it in the program, and they quit, so they quit too. A ta osoba, która wprowadziła tego sprzedażowca, widząc, że tamta nie potrafi sobie poradzić, to sobie myśli, a jak ja mogę w takim razie osiągnąć sukces, jak ja nie jestem w ogóle sprzedażowcem i też odchodzi. So the sales type now gets in this new hot program and guess what happens when a year goes by? The same thing, he's losing people faster than he can add because he's not duplicating. So then he gets into another program. I zgadnijcie, co się dzieje u tego sprzedażowca, który poszedł do nowego programu po roku. Po roku dokładnie to samo, ta sama sytuacja. On po prostu, znowu mu zaczynają ludzie uciekać ze względu na to, że on nie duplikuje w głąb. You've heard the definition of insanity before, doing the same thing over and over again, expecting a different result. Wy pewnie znacie taką definicję szaleństwa, kiedy robiąc jedno i to samo, oczekuje się innych rezultatów. So, I'm going to tell you a quick story about a guy by the name of Jimmy the Butcher Smith. He was a butcher for over 40 years, had to retire because of a back injury, got into network marketing, but he didn't do network marketing. Dam wam taką krótką historię takiego człowieka jak Jimmy the Butcher Smith, który był rzeźnikiem przez 40 ponad lat i poszedł na emeryturę ze względu na uraz pleców i zaczął robić network marketing. He got into network marketing and he did sales. And for every year, for 10 years, he was in a different program. I on wskoczył do network marketingu, ale to on naprawdę robił sprzedaż. I przez 10 lat był w 10 różnych firmach. He said he loved network marketing, but he never did it. He did sales. On powiedział, że on lubi network marketing, ale on nigdy tego nie robił. On robił sprzedaż. When you run into somebody that's been in 2, 3, 4, 5 different programs, let them know they did not fail doing network marketing because they never did network marketing. They did sales and that does not work. Jeżeli każdy z was na pewno kogoś takiego zna, kto uważa, że poniósł porażkę w network marketingu, to powiedzcie takiej osobie, że ona nie poniosła porażki w network marketingu. Ona po prostu zamiast robić network marketing, to robiła sprzedaż. So Jimmy the Butcher, after 10 years, he came across my training material and he learned that you do not recruit people to sell, but you sponsor and teach people to duplicate. I Jimmy the Butcher Smith po 10 latach działania mniej więcej natknął się na materiały treningowe Dona i zrozumiał z nich, że my nie rekrutujemy ludzi do sprzedaży, my sponsorujemy i duplikujemy, uczymy ludzi duplikacji budowania rodziny konsumenckiej. He was 52 years old when that happened, and by the time he was 70, he was worth 35 million, and by the time he got to 92, he was worth 90 million. I on wtedy miał 52 lata, czy 53, kiedy miał 70 lat, jego majątek wzrósł do 35 milionów dolarów, a obecnie ma 92 lata, a jego majątek to 90 milionów dolarów. We have the recording of an interview he did with Eric Worre, where twice in the interview he mentions my name and that I'm 100% responsible for his success. On robił kiedyś taki wywiad z Ericiem Worre i podczas tego wywiadu dwukrotnie przyznał, że to cały ten sukces, który osiągnął, zawdzięcza właśnie temu, co nauczył się od Dona. Another quick testimony, Jordan Adler, he was in and out of network marketing for 11 years, never could sponsor anybody because he was always trying to recruit people to sell. Inną osobą jest Jordan Adler, który przez 11 lat był w różnych MLM-ach i nie potrafił nikogo zasponsorować, bo właśnie dlatego, że robił sprzedaż. I obecnie on po przeczytaniu książki Dona jest multimilionerem. He found my book in a garage sale, bought it for 25 cents, and he's now a multimillionaire.
On po przeczytaniu właśnie tej książki, którą zdobył na wyprzedaży garażowej za 25 centów, stał się multimilionerem. See, 100% of the people in the world that are not in network marketing do not understand it. 80 to 90% of the people who are in it don't understand it. And you'd be amazed how many company owners don't understand it. 100% ludzi, którzy są poza network marketingiem, tak naprawdę nie rozumieją, na czym polega ten biznes. 80-90% ludzi, również nie którzy są w network marketingu, również nie rozumie network marketingu. I bylibyście również zdumieni, jak wielu jest właścicieli firm MLM-owych, którzy kompletnie nie rozumieją właśnie tego network marketingu, jak powinno wyglądać. Have one more quick personal testimony for those who got in just a little bit late. I started off by telling everybody that I started by sponsoring 4 distributors and ended up with 1.4 million in my organization. Now, what I didn't tell you is coming next. Chciałabym wam tutaj powiedzieć swoje własne jakby świadectwo tego, że podczas tych 25 lat zbudowałem z 4 osób pierwszych 1 400 000 ludzi, którzy stworzyli się właśnie poprzez sponsorowanie. Ja nigdy w życiu praktycznie nic nie sprzedawałem. Oni wszyscy się uczyli duplikacji. Our company has a lot of great health products like your companies do too. However, in 25 years by accident, I've actually sold one product. Ja przez te 20 lat, chociaż jestem w firmie, która zajmuje się suplementami diety, być może tak jak wasze produkty, jest ponad 170 produktów w tej firmie i przez zupełny przypadek raz przez cały czas, jak tutaj jestem w tej firmie, sprzedałem tylko raz przypadkowo jeden produkt. The people were visiting at my home. The product was on the counter in the kitchen. They saw it, asked what it was. I told them, and they wanted to buy it. It's the only thing I've sold in 25 years. Osoba, która była u mnie w domu, zobaczyła to kiedyś na blacie kuchennym, a kiedyśmy o tym rozmawiali, no to zauważyła to i bardzo chciała to kupić i wtedy to sprzedałem jej ten jeden produkt. But my volume last month for my organization was over 13 million. And this year we'll go over 150 million for the year. And that's more than 90% of the 20,000 network marketing companies do out there. I mimo tego, że sprzedałem właśnie tylko ten jeden produkt przez cały ten czas, to moja obrót mojej struktury w zeszłym miesiącu wyniósł 14 milionów dolarów, a obrót za cały rok wynosi 150 milionów dolarów. Now, notice that I did that by never recruiting anybody to sell anything. All I did was sponsored and teach people how to duplicate, and that's going 3 or more levels deep. I właśnie dlatego to spowodowało, że ja nie zrobiłem tego poprzez jakąkolwiek sprzedaż, komukolwiek nic nie sprzedawałem. Natomiast to, co ja zrobiłem, to było sponsorowanie, uczenie ich duplikacji tak, żeby ta ich organizacja rozrosła się do 3 co najmniej poziomów w głąb. So I want to talk about your market. That simply means if you think you're selling health products, how many people out there do you think you have that you can talk to? Porozmawiajmy też o rynku. Gdybyście mieli na przykład te produkty prozdrowotne, to na jakim rynku działacie tak naprawdę? Do kogo możecie, z kim możecie rozmawiać tutaj? So there are only 15% of the people in the world at any given point in time are either sick, hurt, or really into health, okay? And out of that 15%, only 8% of them are really into health. So you have a very, very small market. Jeżeli popatrzycie na to, to jakieś 15% do ludzi, całej populacji, to są osoby, które są chore, cierpią z jakiegoś bólu lub w ogóle są zainteresowane poprawą swojego zdrowia. Natomiast z tych 15%, 8% to są osoby, które właśnie cierpią, które są zainteresowane poprawą swojego zdrowia. So now not only you have a small market, you have a lot of competition because there's 20,000 companies out there. And most of these companies, they're recruiting sales managers to recruit people to sell their products.
A mamy tutaj na rynku bardzo dużą konkurencję. Większość tych firm, bardzo mały rynek i bardzo dużą konkurencję. Większość tych ponad 2000 firm próbuje sprzedać właśnie do tego małej ilości osób swoje produkty. Why would you recruit a sales manager? This person probably never sponsored a person a day in his life, never built an organization. Why would you sponsor this person? Takie firmy zatrudniają często menadżera sprzedaży i pytanie jest, dlaczego oni zatrudniają menadżera sprzedaży, skoro my tutaj nie robimy sprzedaży? Well, they do that because they don't understand network marketing, and of course they recruit this person to sell their products, and by not teaching people how to duplicate, they're destined to failure. No w zasadzie to powód jest, jakby dwa są powody. Przede wszystkim, że oni nie rozumieją, czym jest network marketing, a dwa, próbują zatrudnić tego menadżera ze względu na to, że chcą, żeby on zarekrutował ludzi, by oni dalej sprzedawali. Most all companies in our industry and people with large organizations right now are all going down. And the reason they're going down is because they're not teaching people to duplicate and they're losing people faster than they can add them. I to, co teraz faktycznie zauważacie, to dotyczy praktycznie całej branży, ponieważ wszyscy zaczynają zauważać, że ta sprzedaż nie działa, że zaczynają tracić ludzi szybciej niż są w stanie ich dodać do swoich struktur. So you have a small market. You have a lot of competition, but you got something that's even worse than that. 95% of the people don't want to do anything to do with selling. Więc macie tutaj bardzo mały rynek, bardzo dużą konkurencję, ale najgorszą rzeczą, jaką jest, to jest to, że 95% ludzi nie chce sprzedawać. A few months ago on the news here in America, they were talking about how there's only 4.7% of the people in America want anything to do with selling. W wiadomościach w Ameryce był taki program, w którym mówiono, że 4,7% Amerykanów chce działać w sprzedaży. So round that off to 5%. Now give this is something for you to think about. You've got 90% of the people in an industry who don't understand it, looking for the 5% of the people who can't make it. I jakby zaokrąglając do tych 5%, to zobaczcie sobie, że 95% ludzi, którzy tak naprawdę nie chcą tego robić, szuka osoby wśród tych 5%, które nie chcą tego też robić. So when I say they can't make it, a salesperson can be huge in network marketing under two conditions. They got to forget about sales, period. And they've got to learn network marketing because they're different. Kiedy ja mówię, że ktoś nie chce tego robić, to znaczy, że ktoś po prostu nie chce się zajmować sprzedażą, a osoby, które są sprzedawcami, no to oni faktycznie mogą być wielcy w tym, natomiast no, muszą pewne cechy jakby sobie wypracować tutaj, że chcą robić network marketing. So what I'm going to teach you in a few minutes, you're going to have a market of 100%, okay? Because 95% of the people want something. The 5% of the people on the top, they already have it all. They want to live forever. So we say they can make great customers. To, co ja chcę was nauczyć tutaj, to jest to, że będziecie mieć tak naprawdę do dyspozycji 100% rynek, na którym możecie działać, ponieważ 95% ludzi czegoś pragnie w życiu, natomiast pozostałe 5% praktycznie wszystko ma i w zasadzie mogliby tylko zostać waszymi wspaniałymi klientami. The network marketing is really quite simple business if you understand it. There's only two elements. You got one is the vehicle, which is your company, product and marketing plan. Network marketing tak naprawdę ma dwa takie elementy, które jakby są ważne. Jedną z nich jest wasz wehikuł, wasz pojazd, czyli firma, plan marketingowy, produkty, które są. So you can have the hottest vehicle in the world, but if you don't teach people how to drive it, you're not going to go anywhere. And knowing how to drive it is understanding network marketing, and that's why my book
It sold over 11 million copies. I drugą rzeczą jest to, że nawet jakbyście mieli najwspanialszy wehikuł, pojazd na świecie, a nie będziecie wiedzieć, jak się nim jeździ, nie dojedziecie nigdy, nigdzie, więc to trzeba po prostu poznać, zrozumieć i nauczyć się tego, jak powinno się jeździć. I want to give you a simple analogy, which makes it really easy to understand and remember. Chciałbym wam tutaj dać taką bardzo fajną analogię, która będzie prosta do zrozumienia i do zapamiętania. If you owned a brand new Lamborghini or Ferrari, would you let your best friend go for a drive around the block in it if they did not know how to drive? Jeżeli byście mieli całkiem nowe Lamborghini albo Ferrari, czy dalibyście swojemu przyjacielowi, o którym wiedzielibyście, że on nie potrafi jeździć takim samochodem, czy dalibyście mu jeździć wokół waszego bloku, gdybyście o tym wiedzieli? My wife and I did training seminars in over 35 different countries and have asked hundreds of thousands of people that question. And everybody says, no way would I let them drive my Lamborghini around the block if they didn't know how to drive. Ja z Nancy, moją żoną, prowadziłem wiele seminariów na całym świecie i za każdym razem, kiedy pytałem ludzi na tych seminariach o to, to wszyscy mówili, że nie ma takiej opcji, żebyśmy jemu pozwolili jeździć tym pojazdem. Now think of the way people have been building their business in network marketing. They spend literally days, weeks and months trying to teach people who don't want to sell how to sell their products. All they talk about is their company, product, market plan, the vehicle. They don't even spend one minute teaching them how to drive the vehicle. I chociaż ludzie, którzy próbują kogoś wprowadzić do network marketingu, spędzają bardzo wiele czasu na tym, żeby go nauczyć, tego nowego człowieka, wszystkiego o produktach, o planie marketingowym, o firmie, to nie spędzają ani praktycznie minuty na tym, żeby wiedzieć, żeby go nauczyć, jak on powinien jeździć tym pojazdem. A lot of companies now are coming out with their own apps, but the apps, when you look at them, they're all about their company, product and marketing plan. We have the only app in the world that teaches people how to drive the vehicle. Wiele firm też wprowadza w obecnych czasach swoje aplikacje na temat swojej firmy, na temat produktu czy planu marketingowego. Natomiast my mamy jedyną z tego typu aplikację, która uczy o tym, jak powinno się jeździć pojazdem, jakim jest network marketing. So with our app, our system and technology now, which we didn't have when I got started, you're going to learn how to be able to do in 3 to 5 years what took me 25. Więc z tym systemem, aplikacją i technologią będziecie mogli się nauczyć czy wprowadzić jakby w życie to, w jaki sposób można zrobić wszystko to, co stworzył Don w ciągu 2 do 5 lat, a jemu to zajęło 25 lat. And you watch the activity in your business. That simply means how many people are actively building a business. Kiedy popatrzycie też na swoją organizację, to pomówmy też o takim elemencie jak aktywność, czyli jak wiele osób aktywnie buduje wasz biznes. A couple months ago, I did a Zoom training for this woman. After the training, I asked her how many people in her downline. She said she had over 500. Then I asked her, well, out of the 500, how many of those people are active? Niedawno miałam spotkanie z kobietą, miała na Zoomie 45 osób. I ona zapytała ją, ile ma osób w organizacji. Powiedziała, że 500. Pytałam ją, ile z tych 500 faktycznie aktywnie działa. Got really quiet for about 10-15 seconds and then she said 10. I ona była tak naprawdę cicho przez jakieś 10-15 sekund i potem w końcu powiedziała, że 10. Well, that is typical for the industry. I think the industry average is about 5%. I mean, and that's, you know, why people are losing people faster than they can add them, because they're not duplicating. I to jest tak naprawdę w zasadzie typowe dla branży, bo to mniej więcej około 5% zawsze oscyluje.
I dlaczego tak się dzieje? Ponieważ oni nie duplikują w tych strukturach. Oni po prostu no, cały czas rekrutują i sprzedają. So what I'm going to teach you in about 1 minute, it's like you can hand the keys to the vehicle to the person today, and they can actually start sponsoring and building their business today. Going down the freeway, sponsoring and teaching and building their business. While they're building their business, they can learn about the company, product and marketing plan. To, co ja chcę was nauczyć, to jest taka krótka analogia, która wam to może zobrazuje, polegająca na tym, że ja wręczam wam kluczyki do samochodu. Wy jesteście w stanie od razu wejść, wsiąść i jechać tym pojazdem i od razu budować swoją organizację, od razu sponsorować, a dopiero później w trakcie jechania tym samochodem uczycie się stopniowo wszystkiego o produktach, o planie marketingowym czy o firmie. The people who think they're recruiting people to sell, they've got to lift the hood up on the vehicle or bonnet or whatever you want to call it. They take the whole engine apart, put it back together again before they think they can even talk to someone. That's why it takes them days, weeks and months before they can even try to sponsor somebody. A osoby, które próbują kogokolwiek zarekrutować do sprzedaży, to ten obraz wygląda nieco inaczej, że oni podchodzą do tego swojego pojazdu, otwierają maskę tego samochodu, wyciągają silnik, rozkładają go na części, wkładają go z powrotem i dopiero potem zaczynają jechać. I dlatego to trwa tak długo, że oni nawet na początku nie są w stanie od razu kogoś zasponsorować, tylko po kilku jakichś tam miesiącach nawet. In the 35 countries we did trainings, I always started by asking the people, when you sponsor a new person, how much teaching and training time does it take you before your new person can sponsor somebody? Can you do it in like 1 or 2 hours? No. 2 or 3 days? No. Then I say, how many takes 2, 3, 4 months before they even try to talk to someone? Over the half the people in the room would raise their hand. Ja zawsze też pytałam ludzi na różnych tych seminariach, jak to jest, jak uczycie nowych, którzy wchodzą do biznesu, czy zajmuje wam to może godzinę, dwie, oni mówili, że nie, czy może za 2, 3 dni, oni mówili, że nie. I w końcu pytałem ich też, a w takim razie ilu z was ma taką sytuację, że te osoby, które żeście zapisali, nawet nie są w stanie w ciągu 4, 6 miesięcy nikogo nawet zasponsorować, ani po prostu zadziałać w tym systemie. I praktycznie połowa osób na tej sali zawsze wyciągała ręce i mówiła, że właśnie tak się dzieje. Then I say, well, how would you like to know why they haven't sponsored anybody? And, you know, they just couldn't wait to hear the answer. I tell them it's real simple. Nobody's taught them something that they can do. It's one thing if you can do something, but you have to have something so simple, anybody can do it. Pytałem się też właśnie, czy chcecie wiedzieć, dlaczego tak się dzieje, że oni nie są w stanie zasponsorować nikogo. I mówiłem im, że odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ nikt tak naprawdę nie nauczył ich czegoś tak prostego, co oni mogli powtórzyć. To jest jedna rzecz, że wy potraficie coś zrobić, ale nie zawsze osoby, które będziecie sponsorować, będą tak samo zdolne w tym, co wy robicie i wam to przychodzi z łatwością, więc musicie mieć coś prostego, co każdy będzie mógł powtórzyć za wami. Secret to the system, we actually teach people not to talk. The more you talk, the more they think they can't do what you're doing, and the more you talk, the more they think they don't have time to do it. Sekretem tego systemu jest to, że żeby jak najmniej mówić, bo im więcej będziecie mówić, tym bardziej te osoby będą myślały, że nie będą miały za wami tego wszystkiego powtórzyć, a dwa, że nie będą miały czasu na to, żeby to powtarzać. I'm going to teach you now something that absolutely anybody can do. Ja mam zamiar nauczyć was czegoś, co absolutnie każdy może zrobić. We have a hat. Says own your life, and we wear a pin that says own your life. And if you don't have the hat or the pin, I'll tell you exactly what to say. My mamy takie czapeczki z napisem own your life. Don ma jeszcze taką zapinkę też napisem w kołnierzyku z napisem own your life.
I to, jeżeli ktoś nie ma takiej czapeczki, to powiem wam jeszcze, co ktoś inny może zrobić bez takiej czapeczki. So you're in a conversation with a friend or somebody you meet. Now, with the person you meet, do not start the process until you made a connection with them. Find out what they want. Let them know a little bit about you, but make a connection. But until you do that, do not start the process. I pamiętajcie, że zanim zaczniecie działać z systemem, który wam zaraz przedstawię, to przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest to, poznajcie jakąś osobę, która jest wśród waszych znajomych. Przede wszystkim sprawdźcie, byście się coś więcej dowiedzieli o niej, typu co ona chce, pozwólcie, żeby ona was też trochę poznała. I dopiero potem w trakcie jakiejś konwersacji późniejszej porozmawiajcie z nią, zacznijcie właśnie od zadania jej takiego pytania. So that's all I'm going to say about talking to strangers, because once you see exactly what we're doing, you've got so many people to talk to, you don't have time to talk to strangers. I tak naprawdę nie musicie rozmawiać od razu z kimś obcym, ponieważ na pewno znacie wśród swoich znajomych bardzo wiele osób, które czegoś bardzo pragną, więc wystarczy zacząć już od tych osób, które znacie. So you're in a conversation with a friend, and during the conversation, you simply ask them, have you ever thought about what it would be like if you could own your life? That's having time, money, and health. Więc podczas jakiejś rozmowy z tym znajomym, kiedy już go poznacie, zadajcie mu takie mniej więcej pytanie. Czy kiedykolwiek myślałeś, jakby to było, gdybyś miał swoje życie na własność? To znaczy mniej więcej tyle, że żeby mieć czas, zdrowie i pieniądze w tym samym momencie w swoim życiu. The young people, millennials, if they're making 60 to 100,000 euros a year, they have a little bit of money, but they don't have any time because their commute, their job, and things they have to do, their health's okay. Młodzi ludzie, tak zwani milenialsi, przeważnie zaczynają zarabiać coraz więcej pieniędzy, rocznie mają około 60 do 100 tysięcy dolarów, ale przeważnie nie mają kompletnie czasu, muszą dojeżdżać do pracy, mają obciążającą pracę. Ich zdrowie jeszcze póki co jest całkiem dobre. Older people, they have a lot of time, but they're running out of money and their health's going bad. Starsi ludzie z kolei mają bardzo dużo czasu, ale zaczyna im brakować pieniędzy, a zdrowie też zaczyna powoli doskwierać. A simple question, how would you like to be able to own your life, have time and money and health at a time in your life when you can enjoy it with your friends and your family? Więc pytanie jest proste. Jak chcecie sprawić, żeby mieć to swoje życie na własność? Czyli mieć czas, zdrowie i pieniądze w takim czasie swego życia, kiedy możecie się z tego najbardziej cieszyć, z osobami najbliższymi, których kochacie. So what can they possibly say? They could say, Don, I'm just going to keep my stupid, dead-end, boring job and work the rest of my life and end up broke. Or they could say, which most people do, can you tell me more? Więc co takiego mogą ludzie wam odpowiedzieć? Jedni wam powiedzą, że nie, wiesz co, Don, ja wolę moją głupią pracę, taką, która mnie doprowadzi tak pewnie może do jakiegoś marnego końca. Ale będzie też bardzo wiele ludzi, którzy powiedzą wam, wiesz co, Don, tak jak Donowi, wiesz co, Don, powiedz mi coś więcej na ten temat, co masz na myśli? What I just did there was the first step in a three-step system, and without translation, that takes 1 minute. Anybody can learn a 1 minute presentation, and if they can learn that, they can build a business because the tools now will take over and do all the talking for them. Więc to, co ja teraz wam zrobiłem, tutaj przedstawiłem, to jest właśnie pierwszy etap tego mojego systemu. To jest ta 45-sekundowa prezentacja, która mniej więcej, powiedzmy, zajmie wam minutę bez tłumaczenia. I to jest rzecz najprostsza, którą każdy może się nauczyć na pamięć lub ewentualnie napisać sobie i robić to według tego, co Don uczy. So now you just tell them that if you want to own your life, you have to first of all understand network marketing. And I'm going to send you the first 5 chapters of the best-selling book in the world so you can understand it. How do you want me to send it to you, by print or audio or both? Więc teraz kolejną rzeczą jest, jeżeli ktoś wam powie, że chce, to powiedzcie mu, że no okej, skoro chcesz mieć swoje życie na własność,
to musisz zrozumieć to, co chcę ci pokazać, więc przede wszystkim najlepszą drogą, żeby to zrozumieć, jest przeczytanie książki Dona, która jest praktycznie poradnikiem czy takim instruktorem, jak powinno się robić network marketing. So why is audio so important? Well, people are getting to the point where they say they don't have time to read. I możecie im zaproponować, że wyślecie tą książkę albo w formie pisanej, albo w formie audio. Dlaczego audio wersja jest tak bardzo ważna? Ponieważ zwykle ludzie mają takie wymówki, że nie mają czasu na czytanie. You know that with our app, that's a poor excuse because you can go to any town in the world during commuter time and look at the traffic. 90% of the vehicles have one person in them that hate their commute, probably hate their job, gonna work forever and end up broke. Zobaczcie sobie, że wiele ludzi jest takich, którzy dojeżdżają do pracy, no, nienawidzą tego dojeżdżania, tego stania w korkach, nienawidzą tej pracy i oni właśnie mogliby na przykład słuchać tego audiobooka w tym samochodzie, podczas kiedy oni jeżdżą. Take your mobile device with you in the vehicle and you can change your whole life listening to those first five chapters where on your boring commute, while you're fixing dinner, while you're exercising, walking your dog, all kinds of things you could be doing and be listening to the five chapters. Więc zabierając to nagranie ze sobą, na przykład podczas jakiegoś czasu, kiedy się nudzicie albo dojeżdżacie do pracy, gotujecie czy robicie jakieś ćwiczenia czy na spacer wychodzicie, właśnie to słuchanie tej książki może sprawić, że będziecie w stanie zmienić swoje życie. So before we had the app technology and system, people would buy my book and then they have to, you know, the post office isn't next door. They have to go to the post office to mail it. So you pay for the cost of the book. Now you got to buy gas to get there. And that is getting really expensive, plus your time. And then, you know, you got to wait maybe, well, you got to stand in line at the post office, buy the postage, and then you got to wait 5 days for them to receive it. To, co się działo wcześniej, jeżeli nie było aplikacji, to trzeba było taką książkę kupić sobie, kupić komuś. Więc tutaj zobaczcie, że jest koszt tej książki do wliczenia jakby w całą obsługę tego systemu, jeżeli ktoś to robił wcześniej. Do tego dochodziły koszty dojechania na pocztę. W obecnych czasach benzyna bardzo drogo kosztuje, więc tutaj też trzeba na to uważać. Później wysłania tego pocztowego w kolejce i tak dalej, więc tutaj jest wiele czynników kosztotwórczych, jeżeli chodzi o wysyłkę tej książki i potem trzeba było jeszcze też czekać, aż ta książka znowu tam dotrze do kogoś. So after 5 days you call them and say, have you received the book? They say they did. Have you read the book yet? They say they did. Now you'd be amazed how many people will lie to you. It's called cooling off. From the time you talked to them to the time they received it, they've lost interest. They said they read it, but they really didn't. I zobaczcie sobie, że po tym czasie, kiedy właśnie oni, czy wyczekaliście, aż oni dostaną, to może minęło z 5 dni, dzwoniliście do tej osoby, pytaliście się, czy przeczytała tą książkę, ona mówiła, że tak. Czy dostała tą książkę, mówiła, że tak, czy przeczytała, mówiła, że tak. I bylibyście bardzo zdziwieni, jak wiele z tych osób, które zapytacie, powiedzą wam, skłamią was, ponieważ nigdy tej książki nie przeczytały, ze względu na to, że od kiedy rozmawialiście z nimi, aż do momentu, kiedy oni dostali tą książkę, oni zdążyli już wystygnąć w tym zainteresowaniu swoim, żeby przeczytać tą książkę. See, now there's no more cooling off, because while you're talking to them on your mobile device, you can actually send them the 5 chapters. So when you hang up, they have it right then, there, and now to start reading it. Ale tak naprawdę dzięki właśnie aplikacji ten efekt wystygania już nie istnieje, bo podczas właśnie rozmowy z daną osobą jesteście w stanie od razu wysłać cały materiał do tej osoby na jego aplikację, czy tam na jego telefon i ona będzie w stanie od razu ją dostać i czytać od razu.
When they start to read it, you will get a ping on your mobile device letting you know they started to read it. If they hang up before they finish the five chapters, you get another ping saying they partially read it. And when they finish reading it, you get another ping saying they finished reading it. Więc kiedy ona zaczęła czytać, przeglądać materiał, który się im wysłał z aplikacji, bardzo fajną funkcjonalnością jest to, że wy dostajecie sygnał na waszą komórkę, że ta osoba zaczęła czytać. Kiedy ona częściowo przerobi materiał, wy dostajecie informację również, że ona częściowo przerobiła. A kiedy skończy czytać, to wy też jesteście poinformowani, że ona przeczytała już w całości. So how cool is it for you to be able to call them, say 20 minutes after they finished reading it, and you don't have to ask them if they read it, because you know they did. Zobaczcie, jakie to fajne jest, jak praktycznie dzwonicie do nich 20 minut po tym, jak oni przeczytali tą książkę i pytacie się z takim zapytaniem, ciekawością, jak tam ta książka, jak oni ją przeczytali, coś na nich wywarło wrażenie. Oni po prostu są mega zdziwieni, że wy wiecie o tym, że oni przeczytali książkę. So I saved the best part for last, okay? Because before we had this technology in buying the book, all the things I said that it would cost you to get a book to one person, what it would cost you to get to a book to one person right now, you can get unlimited first five chapters book sent out anywhere in the world, and the cost of doing that is already included, and you don't have to drive to the post office to do it. It takes about 20 seconds to do it. Ale jakby weźcie pod uwagę ostatni czynnik, jako pierwszy, który tutaj zaraz wam powiem, ze względu na to, że koszt, jaki kiedyś musieliście poświęcić na wysłanie takiej książki jednej, to pokrywa się obecnie z kosztem miesięcznej subskrypcji, gdzie podczas tego miesiąca możecie wysłać nielimitowaną ilość razy 5 rozdziałów książki Dona, gdziekolwiek będziecie chcieli na świecie. Więc tutaj jest zdecydowana korzyść, która no, jeżeli to ktoś przekalkuluje, jak to było wcześniej, jak to jest teraz, to zauważy wielką różnicę. I want you to note that the time to read the book is their time, or not the book, the five chapters, is their time, not your time. I zobaczcie sobie, że czytanie takiej książki z systemem w tym drugim etapie, to tak naprawdę nie jest już wasz czas, bo wy jakby na to nie poświęcacie czasu, tylko oni poświęcają czas na to, żeby przeczytać tą książkę. It takes about 2 to 4 minutes to introduce this concept to them that they need to understand network marketing if they want to own their life. Wy spędzacie w tym drugim kroku może parę minut na to, żeby ich przekonać, że mają przeczytać tą książkę ze względu na to, że mają zrozumieć ten biznes, zanim coś zaczną działać w kierunku posiadania swego życia na własność. So when they finish the five chapters, now they're ready for step number 3. And with that, you're going to see my partner, Jeff Rimaldi, link his phone to the computer, share the screen, and demonstrate to you how you actually send the five chapters out. I kiedy oni przeczytają tą książkę, to oni są w zasadzie gotowi na to, żeby przejść do kroku trzeciego. I tutaj przychodzi wam z pomocą prezentacja Jeffa Romualdiego, która jest w aplikacji Dona, na której on nagrał, podłączając swój telefon do komputera, krótki film instruktażowy na temat tego, jak posługiwać się aplikacją, żeby dalej jakby działać w marketingu wielopoziomowym. So it's a learning curve, because once you've done this like 2, maybe 3 times, then it's only going to take you about 20 seconds to send the 5 chapters out anywhere in the world. I to jest bardzo proste, żeby się tego nauczyć, ponieważ jeżeli to kilka razy zrobicie, to co Jeff wam tam pokazuje, to wy będziecie w stanie od razu szybko w kilka sekund wysyłać materiały do ludzi i działać tym sposobem. Now, when the person's gone through all of step 3, now they're ready to go to the vehicle to find out about your company product and marketing plan. W momencie, kiedy osoba już zrozumie wszystkie te materiały, które są w aplikacji, które im wyślecie, ona jest wtedy gotowa na to, żeby pokazać jej ten samochód, ten wehikuł, waszą firmę MLM-ową, więc wtedy wysyłacie jej dopiero linka ze swoją firmą.
So I want you to know that your total talking time from the time you started to talk to your prospect till the time they're ready to go to the vehicle to find about the vehicle, company, product, and marketing plan, total talking time is 4 to 10 minutes. I zobaczcie sobie, że całkowity czas, na to, jaki poświęcacie, żeby działać tym systemem od momentu, kiedy mówicie swojemu prospektowi na temat posiadania swojego życia w tym pierwszym kroku tej prezentacji, do momentu, kiedy przesyłacie ich już do strony internetowej firmy waszej, to tak naprawdę zajmuje wam to od 4 do 10 minut. So compare that to the way you've been doing it, taking days, weeks and months trying to teach people how to sell your products. I porównajcie to do tego, do tej sytuacji, kiedy wcześniej zajmowało wam to wiele dni, wiele nawet czasem miesięcy na to, żeby kogokolwiek nauczyć, w jaki sposób robić network marketing. But any time when you're talking to your prospect, if they ask you, well, what are you selling or what's your company, if you tell them, you lose, because they're going to go on Google when you hang up and look at your company, see all your products, and think, oh, am I trying to sell me these products or get me to sell them? And people don't want to sell. You lose. Don't tell them. All I say, if people ask me that, is if I was selling anything, it's an opportunity for you to own your life. I pamiętajcie, że jeżeli ktokolwiek podczas tego prezentowania tych pierwszych dwóch, trzech kroków będzie naciskał na to, żeby pokazać czy odpowiedzieć na pytanie, co ty sprzedajesz mi, i będzie wam koniecznie chciało dowiedzieć się, co wy robicie, jeżeli chodzi o ten network marketing, to tak naprawdę jesteście straceni, ponieważ osoba, która zobaczy, w jakiej firmie jesteście od razu, zanim pojmie ten network marketing, pójdzie do Google, wystuka, co to są za produkty, zobaczy, że one są gdzieś sprzedawane i pomyśli, że chcecie ich wciągnąć, zarekrutować do sprzedaży i tak naprawdę jesteście już jakby ugotowani, bo ona już nigdy nie będzie chciała się przekonać, że to można robić inaczej, więc jeżeli, tak jak Don mówi, jeżeli ktokolwiek was się pyta, to po prostu zapytajcie się, że gdybym miał sprzedawać wam jakąkolwiek rzecz, to byłaby to możliwość do tego, byście posiadali swoje życie na własność. So I told you that I would tell you that how you could do in 3 to 5 years what took me 25. Adriana is going to explain that to you after she tells you what else you get when you actually get the app. And we'll do that without translation. Więc to, co moglibyście jakby jeszcze tutaj dowiedzieć się, jak ta aplikacja wygląda, co dostajecie podczas tego, gdy kupujecie aplikację, to Don prosi, żebym wam wytłumaczyła szybciutko po polsku, już bez tłumaczenia. Ja chcę wam tylko powiedzieć, że aplikacja zawiera szereg różnych nagrań, filmów, czy to z Zoomów, czy takich prywatnych, krótkich filmików, pytania i odpowiedzi dla nowych osób, które są nagrane przez Dona i Jeffa. Ktoś zadaje pytanie, Don odpowiada 2 minutki na proste, znaczy nie proste, może do niektórych może i ciężkie pytania na początku, ale on odpowiada w taki sposób, żeby szybko rozwiać wszelkie wątpliwości osobie nowej, więc można je bardzo łatwo wysyłać, ucząc nowe osoby, co to jest network marketing, od czego zacząć, jakie są różnice i tak dalej. Więc to jest jedna sekcja. W drugiej sekcji macie materiały, które nagrała kiedyś jeszcze przed śmiercią Nancy. To są treningi, które bardzo dotyczą takiego lifestyle'u, takiego stylu życia, tego, co oni przez cały czas propagowali, jak robić to właśnie tym sposobem. Chwytające za serce bardzo fajne rzeczy, które można słuchać, myślę, kilka razy i nigdy się ich nie ma dosyć. W innej sekcji macie z kolei wywiady ludzi, którzy z wielkimi jakimiś broadcasterami, którzy są w Ameryce znani na YouTubie, którzy rozmawiają z wielkimi osobami w network marketingu. I to są tacy ludzie jak Peter Menges, Tom Chanel czy Simon Chen. Do tego macie jeszcze Zoomy, nagrania z Zoomów takich jak tutaj dzisiaj, w różnych językach, więc możecie to wysyłać w różne części świata.
do różnych osób w różnych językach. No i będą też świadectwa osób, które działając systemem DONA osiągnęły sukces i jakby chcą się tym sukcesem podzielić z innymi. Wy też macie szansę, żeby dołączyć do takich świadectw, jeżeli będziecie chcieli kiedyś swoje świadectwo nagrać i wysłać DONowi, to bardzo możliwe, że po prostu znajdziecie się tam w tej aplikacji i ludzie będą was słyszeć. Aplikacja póki co jeszcze nie jest gotowa. Trwają ciągle prace jeszcze nad update'em książki, która wejdzie w tej aplikacji jako nowa, zupdate'owana do dzisiejszych czasów, żeby można było jakby unowocześnić te metody, które są zawarte w książce, więc będziecie mogli wykorzystać 5 rozdziałów za darmo. Swoją całą książkę będziecie mieć dla własnego użytku całą w wersjach audio, w wersjach PDF-owych. I możecie właśnie wszystko to wysyłać ludziom, kupując na przykład miesięczną subskrypcję, czy na kilka miesięcy, jak tam będziecie chcieli. Szczegółów jeszcze nie znam, nie jestem w stanie wam powiedzieć dokładnie, jak to będzie wyglądało. Obecnie jest dostępna stara aplikacja, natomiast nie polecam wam jej ze względu na to, że za chwilę będzie nowa i no może bez sensu jest wydawać póki co pieniądze na coś, co już powoli mija. Więc tak wygląda kwestia aplikacji. Jeżeli chodzi o coś, nie wiem, czy jeszcze Don chciał. Don, are you there? Don se poszedł. Mogłabym wam powiedzieć jeszcze o tym, w jaki sposób robić systemem Dona wszystko to, co jemu się udało w ciągu 25 lat. Wy bylibyście w stanie zrobić w ciągu 2-5 lat, ale zaraz zapytam, czy on coś chce jeszcze dodać. No, do you want me to tell them about how to speed from 25 to 25 years? Yes. Okay. Więc w dawnych czasach wyglądało to często tak, że network marketing robiło się na zasadzie spotkań w restauracjach, kiedy ludzie dojeżdżali na te spotkania przeważnie raz w tygodniu, spędzali tam wiele godzin, musieli się z ludźmi umówić, spotkać, dojechać. Było to trochę czasami niewygodne dla tych osób, które musiały się zaopiekować gdzieś tam dziećmi i nie miały czasu na to, żeby częściej się spotykać. I praktycznie te spotkania to w zasadzie odbywały się może 4 razy na miesiąc. W dzisiejszych czasach z kolei macie do dyspozycji komputer, macie do dyspozycji Zoom, jakieś inne platformy, na których możecie się komunikować, spotykać. I tak jak Don mówi, że on codziennie praktycznie ma może z 5 Zoomów nawet na dzień, to wy też możecie z 5 osobami, z 5 grupami ludzi się spotkać i zamiast takiego Zooma jeden raz w tygodniu, to zrobić nawet 25 Zoomów w ciągu tygodnia, co daje nam 100 Zoomów na miesiąc w porównaniu do 4, które były wcześniej, więc to macie praktycznie 25 razy więcej Zoomów, więcej spotkań niż to, co było wcześniej. Drugą rzeczą jest istotną to, że w książce Don przedstawiał, że network marketing można, powinno się robić czy skupić na początku jakby w tej działalności na 5 takich poważnych osobach. I tak naprawdę te 5 osób to była taka podstawa, która nam tutaj gwarantowała, że będziemy jakby budować stabilne fundamenty i działać jakby w tych poziomach, budując 3 poziomy poniżej tej osoby, która została pierwsza zasponsorowana. No i tym sposobem w książce, która jest tą Biblią MLM-u, Don opowiadał o tym, żeby zacząć właśnie od 5. I te 5 osób później multiplikowało się w każdych poziomach razy 5, bo każdy z tych osób tworzył swoje jakby sieci, które jakby były multiplikacją 5. W dzisiejszych czasach Don mówi, że tak naprawdę można by zacząć robić to nieco szerzej, nieco szybciej, przez to, że zbuduje się taką organizację opartą nie na 5, ale na 10. I w tym momencie, jeżeli macie, pokażę wam tutaj taki obrazek, jak to mniej więcej wygląda. Jeżeli macie tutaj z takim klasycznym modelu 5 osób i powiększycie tylko o 5 osób tą swoją działalność do 10 osób,
to różnice w ilościach, które się stworzą na tym piątym, szóstym, kolejnym poziomie, to są już ogromne. Tutaj zobaczcie, że macie 5, 25, 125 osób na czwartym poziomie, to już jest 625, potem jest 3125, a jeżeli będziecie działać dziesiątkami, to na tym czwartym poziomie zamiast 3125 to jest 100 tysięcy, czyli różnica jest 96,875 tysięcy ludzi. To jest coś niewiarygodnego, więc jeżeli chcecie sobie tutaj dalej robić te działania, to takie wasze zadanie domowe, możecie sobie to sami przećwiczyć, przeanalizować, a każdy z was może sobie ewentualnie na spokojnie przemyśleć, czy robić to piątkami, może szóstkami, siódemkami, ósemkami, a może nawet dziesiątkami. Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, żeby zacząć od jednej osoby. Kiedy się zbuduje z tą jedną osobą nie od razu z piątką, ale z tą jedną osobą te cztery poziomy niżej pod nią, to dopiero wtedy rozglądać się za kolejną osobą z tej piątki czy z tej dziesiątki. I to są praktycznie jedyne osoby, tak na początku ta dziesiątka, którą będziecie kiedykolwiek w życiu musieli, powiedzmy, zasponsorować osobiście. Ponieważ cała reszta tych osób dojdzie już do waszej struktury ze względu na to, że będziecie pracować z tymi ludźmi, z tą dziesiątką. Oni wam będą przyprowadzać znajomych, których wy będziecie uczyć dla nich, wy będziecie pomagać im, żeby oni się nauczyli, jak uczyć kolejne osoby. I to będzie takie jakby działanie teamowe, że każdy z was, który jest nad kimś, będzie kogoś na dole uczył, więc ta osoba, która tutaj jest, 100 tysięcy osób, będą mieć tych wszystkich sponsorów, którzy są tutaj, 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 tutaj i na tym rzecz polega, żeby jak najmniej mówić, niewiele osób na początku zasponsorować i duplikować w dół. Ok? Got it. So what we're going to do now, and Adriana will explain why we do it, we're going to take a photo. And then after that, we're going to start over again with the recording.